Dzień dobry. Czas na definitywnie ostatni odcinek pierwszego sezonu naszych przygód w Bolton Wanderers na trzecim poziomie rozgrywkowym w Anglii. Odcinek, który może przejść absolutnie do historii całej tej serii, całego kanału tak naprawdę, ponieważ to, co może się dziś wydarzyć w ostatniej 44. kolejce angielskiej trzeciej ligi, może przejść absolutnie ludzkie pojęcie Bolton, które zaczynał przecież z ujemnym bilansem 12 punktów jest o jeden punkt od awansu do strefy barażowej o awans na zaplecze Premier League, więc no, rzeczy może stać się niebywała. Dwie rzeczy muszą się dzisiaj wydarzyć. Otóż Bolton dzisiaj będzie grał niestety wyjazdowe spotkanie z zespołem lidera tabeli, z zespołem, który już bezpośrednio do Championship awansował, natomiast Lincoln City, czyli nasz bezpośredni rywal, będzie podejmował zespół Rockdale, czyli drużynę, która dopiero w ostatnim odcinku się utrzymała. Jeżeli nie mielibyśmy tych 12 punktów, ja lubię sobie o tym wspominać, to oczywiście mielibyśmy aktualnie miejsce trzecie, pomimo tego, że praktycznie ponad pół sezonu graliśmy samymi zawodnikami młodzieżowymi i mam nadzieję, że w przyszłym sezonie, o ile zostaniemy tu, o ile nie awansujemy, to właśnie trzonem naszej drużyny będą ci młodzi zawodnicy. Ja młodzi zawodnicy, oczywiście mowa między innymi o Harem Brockbanku, czy o Ronanie Dersim, o Martinie do tego jest jeszcze oczywiście na ławce rezerwowych Jordan Boone, czy zawieszony dzisiaj akurat, przepraszam kontuzjowany dzisiaj Ian Grayson, tak więc trzymajcie kciuki, aha, bo jeszcze nie powiedziałem co się musi wydarzyć, tak? Zapomniałem o tym, się rozgadałem zbyt bardzo, jeżeli Bolton z Remisuje dzisiaj z liderem tabeli, co byłoby dużym sukcesem. To wtedy Lincoln City musi swoje spotkanie z Rockdale przegrać. Jeżeli Bolton wygra swoje spotkanie, to wtedy wystarczą nam tylko remis albo porażka drużyny Lincoln City. Wszystko jest oczywiście możliwe. Jest 3 maja 2020 roku. Przechodzimy do składu naszej drużyny, który widzicie już tutaj z lewej i z prawej części ekranu zresztą też zgłaszamy zespół i zaczynamy czwartą ostatnią kolejkę trzeciej ligi Jakkolwiek napaleni byśmy nie byli na ten awans, oczywiście faktem jest, że faworytem dzisiejszego spotkania są oczywiście gospodarze. Nic złego się nie stanie, jeżeli w tym sezonie nie uda nam się awansować. Nawet można by powiedzieć, że być może kolejny sezon na trzecim poziomie rozgrywkowym zrobiłby dobrze naszemu zespołowi, żebyśmy tam nie musieli jakimś cudem utrzymywać się w naszym pierwszym sezonie w Championship. Ale tymczasem, minuta 11, bardzo ładne dośrodkowanie jeszcze. Jeszcze ładniejszy strzał naszego napastnika Deryla Murphy'ego, i zobaczcie na lewą stronę, tutaj na górze ekranu, szóste miejsce: Bolton Wanderers, pierwsza akcja, którą dzisiaj faktycznie widzieliśmy. No i proszę bardzo, wychodzimy na prowadzenie w starciu z liderem tabeli. Jakiś uraz pachwiny, niestety, u Jasona Lowa, więc zaraz będzie trzeba najprawdopodobniej zmienić tego zawodnika, bo być może będziemy musieli szykować się na kolejne mecze barażowe. Półfinał i finał oczywiście rozgrywany między tymi czterema drużynami. Davis dość groźne to było uderzenie lifa Davisa, ale niestety no, prosto w bramkarza. Jeszcze Josh Emanuel w 27 minucie również doznaje urazu. No dobra, więc trzeba będzie niestety ich pozmieniać, jak widzicie, ogranie niektórych moich zawodników woła o pomstę do nieba z uwagi na to, że no lecieliśmy tym młodzieżowym składem przez całą końcówkę. Na ławce rezerwowych głównie sadzałem tych piłkarzy, którzy nie mają zbytnio przyszłości już w naszym klubie, a teraz okazuje się, że będą nam mocno po potrzebni. Sprawdźmy, jak tam w spotkaniu Ipswich, czy przeciwko, nie, przepraszam, co ja mówię, Lincoln City, przeciwko Rockdale, tam ciągle 0 do 0, tymczasem będzie. Gdzie, no z groźnego miejsca wykonywany rzut wolny Lincoln prowadzi z Rockdale, a Branagan strzela obok, no, a to znaczy niestety, że e, spadamy z powrotem na siódme miejsce, no i teraz nie jesteśmy zależni od siebie, tylko jesteśmy zależni od formy Rockdale. 47 minuta, więc dwie minuty po rozpoczęciu tej drugiej części gry Daryl Murphy przedłuża piłkę skutecznie do Ronana Dersiego. Ronan Dersi, nasz młody ofensywny pomocnik, niestety nie daje rady pokonać Simona Eastwooda, czyli golkipera Oxford. Z tego co pamiętam Eastwood zanotował bardzo dobry pierwszy mecz przeciwko nam, choć nie pamiętam wyniku tego spotkania. Eastwood wyekspediował piłkę w kierunku naszej połowy, ale to znowu My Jesteśmy przy piłce, czy jednak nie? Jednak nie do końca. Uwaga, Mati Taylor rozpędza się napastnik drużyny. Gospodarzy ole trafienie. Trzynasty gol w sezonie Mateusza Taylora i proszę bardzo. Ależ odpowiedź na samym początku tej drugiej połowy Oxford United. Piękne, w ogóle przepiękne trafienie. Nawet specjalnie nie żałuję, że wpadła taka piłka do naszej bramki, ponieważ była ona, no. Całkiem, całkiem niewątpliwej urody. Jake Wright, skuteczna interwencja naszego środkowego obrońcy Lee Davis w kierunku Murphy'ego, no ale Murphy już te 36 wiosen na karku niestety dźwiga, więc nie było szans, żeby tam się urwał obrońcom. Jest Dersi, Matty Longstaff, być może jego ostatni niestety mecz w naszym klubie. Davis z ostrego kąta jeszcze broni Eastwood. Davis raz jeszcze i będzie rzut rożny dla drużyny gości. 51. Minuta tego spotkania. No jesteśmy tak blisko w statystykach zdecydowana dominacja to, czego nie było ostatnimi, e, w ostatnich meczach, czyli 10 strzałów, i aż 80% tych strzałów e, było uderzeniami celnymi, i to będzie czerwona kartka. No jak nie będzie czerwonej kartki? Dlaczego? Skandal, absolutny skandal wydarzył się na stadionie Oxford City. Już właśnie ten piłkarz, który teraz strzelił w naszą poprzeczkę, nie powinien się znajdować na boisku, co znacznie oczywiście ułatwiłoby nam sprawę. No ale Lincoln City, niestety, tam już jest 2 do 0, więc. Nawet jeżeli wygramy tutaj to spotkanie z Oxford, no to niestety o, zabraknie nam. Zabraknie nam tego punktu. Daryl Murphy, czy wyprowadzi naszą drużynę na prowadzenie? I Nie wtoczyła się ta piłka niestety do bramki, ale obok lewego słupka przeleciała. No to co, Daryl Murphy raz jeszcze? Jake Wright! Oj, no rzadko kiedy obrońcy mylą się w tak doskonałych sytuacjach. Dobra, 3 do 0: Lincoln City prowadzi z drużyną Rockdale. No więc trudno, to będzie koniec tego sezonu. Zostajemy w takim razie na trzecim poziomie rozgrywkowym. Pozostaje niedosyt, bo gdyby nie to, że mieliśmy te punkty odjęte, no to bylibyśmy na trzecim miejscu. Ale podejmując się tego wyzwania, oczywiście bardzo dobrze wiedzieliśmy o tym, że będzie ciężko, bardzo dobrze wiedzieliśmy o to, że będzie ciężko o utrzymanie tak naprawdę w tym pierwszym sezonie. Mimo wszystko jestem mega zadowolony z tego, co, co w tym sezonie głównie ci nasi młodzi zawodnicy zaprezentowali. Nie mamy prawa być, broń Boże, niezadowoleni z wyników, które osiągali, a wręcz przeciwnie, powinniśmy mieć bardzo dużo nadziei na przyszły sezon, no w związku oczywiście z bardzo dobrą formą tych piłkarzy. Ali Crawford, który oczywiście zostanie całe szczęście z nami na drugą część tej kariery. No trudno, trudno. 84. minuta to już ostatnie Minuty, których tak naprawdę nie musimy oglądać, zero. Tyle wynosi różnica bramek Lincoln City. Nasza wynosi 28. No, nie chcę nic mówić, ale troszkę zasłużyliśmy w tym sezonie, chociażby na otrzymanie szansy awansu po barażach. No, ale trudno. W przyszłym sezonie chyba nie będziemy pokazywali wszystkich tych nie. Meczów, ponieważ w pierwszych na pewno tak, ponieważ mam zamiar no, uzupełnić nasz skład jakimiś no, bardziej jakościowymi piłkarzami niż na przykład Murphy, czy, czy, czy Daryl Murphy, czy na przykład Luke Murphy, drugi Murphy. Pomyliłem Murphy, którzy zarabiają naprawdę dużo pieniędzy, a nie idzie to niestety ze specjalną jakością. Do tego odejdzie jeszcze Jason Love który już opuścił tutaj boisko, zarabiający prawie pół miliona funtów rocznie, więc myślę, że spokojnie za taką cenę będziemy mogli zainwestować w lepszych zawodników. Oczywiście kwestia wypożyczeń jest ciągle otwarta. Pięciu piłkarzy może być wypożyczonych i na pewno ten limit pięciu wypożyczonych spełnię. No dobrze, no to to było na tyle. Za chwilę zrobimy sobie krótkie podsumowanie jeszcze tego sezonu, zarówno ligowego, jak i pucharowego, bo ostatnio w ostatnim odcinku. Wielki sukces pucharowy oczywiście osiągnęliśmy. No i później przejdziemy może już do tego okresu transferowego, tak jak Wam zresztą w ostatnich odcinkach zapowiadałem. Jeszcze Rockdale walczy. No to byłby absolutny cud, jeżeli, jeżeli Rockdale tutaj wyszłoby na 3-3 w doliczonym czasie gry, a my strzelilibyśmy gdzieś Gole na 2-1, to, to byłby absolutnie historyczny film na moim kanale. Jeden z najbardziej historycznych, który sam w sobie mógłby być od razu jakimiś tam wspominkami, tak? No ale tymczasem no, oj tu spalony chyba panie sędzie, dokładnie. Kończymy to spotkanie i widzimy się za chwilę. No więc dobrze, nadszedł czas podsumowań, zacznijmy sobie może od naszej trzeciej ligi. Otóż tutaj oczywiście sprawa jest jasna. Oxford United i Sunderland bezpośrednio awansują szczebel wyżej. Dość oczywiście zasłużeniem. Fleetwood, Ipswich Town, Bristol Rovers oraz Lincoln City zawalczą o pozostałe trzecie miejsce, które awansuje ligę wyżej. Z ligą żegnają się trzy teamy, czyli Southend, Wycom oraz Gillingham. Spójrzmy może Teraz jak to wygląda w ligach pod lupą, jeżeli chodzi o drugą ligę, która niestety w tym sezonie dana nam nie jest tutaj? Fulham i Stoke bezpośrednio awansują, wracają tak naprawdę do Premier League. Bardzo dobra tutaj forma, szczególnie Stoke, które przegrało zaledwie 7 spotkań, ale za to ma rekordową liczbę w całej lidze: 18 remisów powinni awansować z dużo większym przytupem, no ale, no ale i tak nie mają prawa być niezadowoleni. Swansea, Brentford, Cardiff oraz Reading, takie dość chyba nietypowe te drużyny musicie przyznać jeżeli chodzi o drużyny barażowe no i w przyszłym sezonie w trzeciej lidze spotkamy się z takimi ekipami jak Hull City, jak Wigan i Luton Town, więc szczególnie spotkania z tymi dwoma pierwszymi zespołami na pewno będą należały do bardzo ciekawych Trzecie Jutkiewi Jutkiewicz Irlandczyk z polskim tutaj pochodzeniem ma Królem strzelców, później Steve Munier. Całą resztę statystyk możecie sobie tutaj na szybko przejrzeć. Możecie teraz zatrzymać i zobaczyć, ale może wróćmy jeszcze, bo zapomniałem o naszych przecież statystykach ligowych, jak to tutaj wyglądało. Królem strzelców generalnie został Iwan Tonej po 18 bramkach. Nie jest to jakaś super powalająca ilość. Z Peterborough, drugie miejsce. Co ciekawe, Paul Smith z Wykom. 15 bramek Spadkowicza. Tyler Walker, no tutaj niestety Tyler Walker tutaj niestety nie ma żadnego z naszych piłkarzy, ponieważ nie mieliśmy tak naprawdę jednej takiej konkretnej strzelby. Był Mati Longstaff, który oczywiście wiele pięknych bramek dla naszej ekipy zdobył. Niestety wraca teraz z wypożyczenia do drużyny Newcastle będę starał się na pewno jeszcze zawalczyć o tego piłkarza, ale nie wiem, czy będzie nam to dane. Najwyższa średnia ocena właśnie ma Longstaffa, ale również Rona Nadersiego, który jeszcze przez kilka lat z nami zostanie, ponieważ kontrakt jeszcze na trzy kolejne na sezony, ma oczywiście podpisane 11 goli w tym sezonie. Jeżeli chodzi o nasz skład, bo to jest dość ważne, włączmy sobie może statystyki, takie łączne, najwyższa średnia ocena, no tutaj Wira nie liczymy, ale jest Jay FitzMartin, który znalazł się na celowniku kilku drużyn, m.in. Nottingham Forest i Sheffield Wednesday, więc tutaj być może jakieś pieniążki się przetoczą przez nasz klub. Niewykluczone, zobaczymy on tutaj. A nie, on w ogóle nie podpisałem z nim jeszcze kontraktu profesjonalnego. Nie wiem, dlaczego mi to umknęło, ale za chwilę na pewno to naprawię, żeby żeby przypadkiem się nie okazało, że figę z makiem dostaniemy za tego piłkarza, nie wiem jakim cudem takie niedopatrzenie z mojej strony. Mati Longstaff, następnie Ronan Dercy, Luke Murphy, Daryl Murphy pod względem bramek, no oczywiście Longstaff, Murphy, Dercy, Fitzmartin, Eddie Brown, stworzone sytuacje 13 Josh Emanuel, 12 Daryl Murphy, dalej Denis Politik, który jeszcze. Przez ten rok pewnie będzie jego ostatni rok w naszym teamie. Wróćmy sobie może do naszego tutaj tego nominalnego widoku. Zobaczmy z którymi piłkarzami w tym sezonie się żegnamy. Oczywiście ta moja wpadka, czyli Tahit Chong to jest numer jeden. Do tego Jake Wright, Mitch Clark wracają z wypożyczeń, czyli ucieka nam ta pensja. No, oni akurat zarabiali dość mało, ale ucieka nam pensja. Na pewno Mattiego Longstaffa dość poważna. Lee Davis również odchodzi, i Luke Murphy, to co mówiłem, 468 tysięcy funtów rocznie fatalnie. Fatalnie dużo dla naszego budżetu zgarniał ten właśnie piłkarz: 130 tysięcy funtów rocznie, Jamesa Weira 416, Jasona Lowa, więc no zobaczcie, tutaj już mamy grubo ponad milion funtów na roczne wynagrodzenia, więc mam nadzieję, że zarząd będzie tutaj ze mnie w przyszłym sezonie zadowoleni. W tym sezonie no osiągnęliśmy ten cel, żeby nie przekraczać budżetu płacowego. Nie zrealizowaliśmy drugiej rundy EFL Cup, ale za to osiągnęliśmy. Osiągnęliśmy trzecią rundę FA Cup i przede wszystkim wygraliśmy Czech Trade Trophy, na co niestety zarząd zbytnio tutaj nam nie zwraca uwagi. Nasze finanse nadal wołają o pomstę do nieba. Być może zakończy się to tym, że będziemy mieli zmianę właścicielską gdzieś tutaj w letniej przerwie. Szczerze, bardzo bym sobie tego życzył, ponieważ. No, zawsze byłby to jakiś dodatkowy zastrzyk gotówki. 5 milionów funtów y, już spłaciliśmy z naszej pożyczki właścicielskiej. Y, przypominam, że płacimy po 500 tysięcy funtów i być może najlepiej by było, gdyby okres przygotowawczy przepracować y, tylko grając sparringi z zespołami Premier League. Wiem, że to nie jest zbyt optymalne rozwiązanie w kontekście przygotowań do nowego sezonu, ale być może taka decyzja będzie wręcz y, konieczna. Jeżeli chodzi o hierarchię, tutaj jeden z naszych liderów zostaje. Oczywiście na przyszły sezon, Ben Alnwick ciągle będzie naszym golki-peremy, No to przyjrzyjmy się jeszcze, może tylko Premier League, ponieważ tutaj Arsenal idzie po mistrzostwo kraju. Coś niesamowitego. Mecz mniej, punkt przewagi nad Manchesterem City. Najwięcej bramek Kaluma Wilsona, Sergio Aguero, Bernardo Silvy. No ciekawa, ciekawa postawa Kaluma Wilsona, Na razie na strefie spadkowej Brighton, Crystal Palace oraz Sheffield United, więc bez specjalnych zaskoczeń, choć to Sheffield United w rzeczywistości radzi sobie jednak troszkę, troszkę lepiej. Rzeczą kolejną jest strategia naszego klubu oczywiście na kolejne lata. Na koniec przyszłego sezonu ponownie oczekuje się od nas uniknięcia walki o utrzymanie w trzeciej lidze, a dopiero za dwa sezony mamy awansować do Championship, ale oczywiście plan jest taki, żeby przekroczyć, wyprzedzić ten plan o jeden rok i już w przyszłym sezonie znaleźć się oczywiście w Championship. No i w 2034-24 mamy ugruntować naszą pozycję w Championship. Mam nadzieję, że jednak to będzie wszystko dużo szybciej. Zaakceptujmy zatem tą, tę strategię. Dobrze, tutaj już wszystko omówiliśmy. Podsumowanie sezonu zresztą też zrobiliśmy. Kończymy ten sezon na 4+, plus według naszego zarządu. Ja bym powiedział, że powinniśmy zapracować na szóstkę, no, ale to jest tylko subiektywna opinia naszej pani prezes. Jesteśmy już po półfinale po pierwszym meczu półfinału barażów, w których niestety nie uczestniczymy. Dwa remisy nas tutaj zaskoczyły. Bristol Rovers remisuje 1 do 1 z Ipswich Town i Lincoln City aż 3 do 3 przeciwko Fleetwood. 10 maja dochodzimy do rewanżu w barażach o awans do Championship i pokarnych awansuje Fleetwood oraz Ipswich Town wygrywa na własnym stadionie 1-0, więc w wielkim finale o awans do Championship zmierzy się zarówno Fleetwood, jak i Ipswich, zobaczmy jak tam ligi pod lupą, czy jakieś dodatkowe rozstrzygnięcia tutaj mamy, mamy również baraże w Championship, Reading remisuje bezbramkowo ze Swansea i Brentford pokonuje 3-2 drużynę Cardiff, wszędzie macie oczywiście dookoła rozróżnione Zrzucone inne ligi. Możemy sobie wybrać na przykład ekstraklasę, tak patriotycznie zamiast, zamiast ligi belgijskiej. I tutaj Lech Poznani już na trzy kolejki przed końcem pokonuje legię. Jest raków, który wyjątkowo wysoko zauważyłem w każdej karierze, znajduje się w ekstraklasie. Uwaga, uwaga, 17 maja mamy, proszę Państwa, budżety na kolejny sezon. Nie musicie specjalnie siadać na fotelach, nie będzie to, nie musicie się trzymać oparcia, tak to chciałem powiedzieć, ponieważ to nie będą jakieś kosmiczne liczby, ponieważ nasz budżet płacowy wynosi 2,5 miliona funtów rocznie, a budżet transferowy całe zero, więc jesteśmy aktualnie na minusie. 750 tysięcy funtów, no ale przypominam, że ponad milion nam się oczywiście zwolni ze względu na tych odchodzących piłkarzy, więc jakieś tam sianko na szczęście nadal będziemy mieli. Co ciekawe, nie będziemy płacili podatku dochodowego. Wielki szok, niedowierzanie, ale jeszcze wielki większy szok i niedowierzanie jest w Premier League, ponieważ tam Arsenal dopił swego, Arsenal został mistrzem Anglii po ilu, po 14 latach. 15, chyba, chyba tak, nie? Chyba, że, chyba, że gdzieś tam się e, mylę. E, zobaczmy sobie jeszcze raz ligi pod lupą. E, Arsenal przed Liverpoolem, Manchester City, Chelsea, w lidze Europy United, Totki. E, no więc dość zaskakujące, jest to, e, dość zaskakujące jest to rozstrzygnięcie, nie zapomnę go nigdy. No to mamy finał, proszę Państwa, Fleetwood. Dziś rozegram to spotka spotkanie ostatnie, najważniejsze barażowe przeciwko Ipswich Town. Kontynuujmy, w takim razie zobaczmy, z kim żegnamy się Fleetwood. No kurde, Fleetwood awansuje do, do fazy, do, do fazy, do drugiej ligi angielskiej. Powiem wam, że kurde, mam niedosyt, ponieważ my jesteśmy lepszą drużyną od obu tych zespołów. 723 tysiące funtów otrzymujemy za udział w tych rozgrywkach. No nie jest najgorzej, miejsce oczywiście troszkę nam pomaga w tych zarobkach. I wiecie co, w sumie chyba dzisiaj nie będziemy jednak... Nie dojedziemy sobie do tego lipca, i ponieważ, zapis, ponieważ i tak się i tak już troszkę dzisiaj tego nagrywania mamy, a jeszcze chciałbym się przyszykować do dzisiejszego pierwszego streama z Ultimate Football Manager Challenge, oczywiście, więc potrzebuję trochę czasu, a również chłonne będą te transfery przychodzące. Bądź co bądź straszczając mogę Wam powiedzieć, że skautuję ponad 100 piłkarzy, którym wygasają kontrakty, albo potencjalnych piłkarzy, którzy pewnie znajdą się na liście wypożyczeń. Dlatego od tego rozpoczniemy kolejny odcinek naszego Bolton Challenge, który już niedługo pewnie dla wspierających przedpremierowo będzie na karcie społeczność. Przypominam bardzo mocno. Dobrze, to by było na tyle. Dziękuję. Żegnamy maj 2020 roku. Żegnamy pierwszy sezon naszej przygody w Bolton Wanderers. Na pewno jakość tego sezonu przekona Was do pozytywnej oceny tego materiału. Dzięki, do usłyszenia, cześć!